Cześć, z tej strony Fara, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w końcu wróciłem do Polski. Byłem na wakacjach tydzień w Grecji z Jacobem, Rogalikiem oraz JJ-ką. Od razu chciałem wyprzedzić na początku pytanie, które pojawi się z pewnością w komentarzu, czy będzie jakiś vlog z wyjazdu. Niestety nie. No, pojechałem tam odpocząć od wszystkich social mediów. W sumie i tak na Instagrama nagrywałem co nieco, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądał nasz cały wyjazd, co tam się wyprawiało, no to wbijajcie na mojego Instagrama. No i tam oczywiście wszystkiego się dowiecie. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy państwo, będziemy musieli otworzyć sporo skrzyneczek z karnetu zadymiarskiego, ponieważ musimy uzbierać aż 25 tysięcy golda, żeby kupić pierwszy złoty skin. Do jakiej postaci, no to za chwileczkę się dowiecie. Ale teraz wam powiem szczerze, że tutaj jestem blady od okularów, a tu jestem opalony. Komicznie to wygląda. Farel Panda. A skoro już rozmawiamy o zwierzętach, zapraszam was na pixieshop.pl, gdzie możecie kupić m.in. taką kozacką koszulkę z gamingową małpą albo z leniwą pandą. Koniecznie sprawdźcie ofertę z gamingowymi zwierzątkami. Teraz polecam trzy krótkie filmiki podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Ja wam ślicznie dziękuję za wsparcie, a jeżeli też chciałbyś być na moim odcinku, jeżeli robisz jakieś zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars, nagraj to i podeślij do mnie na maila, podeślij też swój link do kanału, żebym mógł później wrzucić wasze kanały w opis, dzięki czemu zdobędziecie kilka subików. Moi kochani, jesteśmy już na moim koncie i powiem wam, że nie grałem w Brawl Stars tydzień. Równy tydzień nie grałem w Brawl Stars, bo robiłem sobie detoks od wszystkich social mediów oraz od gierek. Dzisiaj, moi kochani, mam nadzieję, że coś się nam uda wygrać oraz, że uda nam się też zdobyć ponad 18 tysięcy golda, bo na moim koncie mamy 6679 i musimy otworzyć sporo skrzynek. Z pewnością otworzymy wszystkie skrzynki. Szczur, nie zapraszaj mnie teraz, byczku. Z lato potworów wszystkie na pewno otworzymy i otworzymy też wszystkie z poprzedniego sezonu. Miejmy nadzieję, że uda nam się wydropić 18 tysięcy golda. Chciałem wam tylko jeszcze pokazać, w jaki sposób możecie mnie wspierać z kodem Farel. Może ktoś nie wie, mi akurat się kodzik zresetował, no to od razu wchodzę do sklepu, wpisuję Farel i dzięki temu otrzymuję od was wsparcie. Chciałem z tego miejsca wszystkim wspierającym bardzo serdecznie podziękować. Niedługo wjeżdża na kanał bardzo fajny giveaway. A teraz, moi drodzy, zdradzę wam, jaki skin będziemy dzisiaj kupowali. Uwaga! Jest to złota Ems. Spójrzcie tylko, jak ona przekozacko wygląda. Pierwszy srebrny skin, jaki kupiłem, był do Ems. Drugi, jeżeli ktoś śledzi mój kanał, no to wie, jaki kupiłem za 10 tysięcy. Nie będę wam spoilerował. Szkoda, że ten drugi mi się nie pojawił, bo moim zdaniem jest troszeczkę lepszy. Ale tak czy siak chcę uzbierać wszystkie złote skiny. A ten zestaw zawiera specjalny model zadymiarza oraz specjalną teksturę. W sumie nic ciekawego, ale złoty skin jak zawsze na propsie. Dobra, moi kochani, zabieramy się za otwieranie. Pierw 100 golda, duża skrzynia, mała skrzynia, megabox. Ile z megaboxa takiego leci? 703 golda? Wow, dobra. Podwaja żetonów, to mi się podoba. 100 punktów mocy, ale jak ja je odbiorę, no to po prostu... Dobra, na razie tak zróbmy. Punktów mocy nie będę odbierał, ponieważ punkty mocy przydadzą się na następnego nowego zadymiarza, który z pewnością się na pewno pojawi w grze Brawl Stars. Miejmy nadzieję, że jeszcze w te wakacje. Megaboksik kolejny. Ominąłem chyba kilka skrzynek. Tak, tu jest skrzynka ominięta. 100 golda, 10 gemików, 178 golda, 200 golda, mała skrzynka. Duża skrzyneczka, 156, nie, punktów nie odbieramy. Kolejna skrzyneczka. Kolejna, gemy. Mega boksik. Skrzyneczka. Duża skrzyneczka. Będę patrzał, jaki jest rekord dużej skrzynki. Chyba najwięcej było 150 coś. Co? Pozostały przedmiot? Co? Woo! Gadżet do Boo, właśnie mnie nie było, jak wyszedł nowy gadżet do Boo.
Wow, ja już myślałem, że mam full konto, a tu jednak, haha, niespodzianeczka. Zapalnik naciągowy, o kurczę. Bób błyskawiczny odpala swoje wszystkie miny. A, rozumiem, że ten gadżet polega na tym, że rzucamy swoje miny i wtedy możemy je zdalnie zdetonować? Z pewnością dzisiaj sobie to sprawdzimy. Lecimy dalej. Kolejna skrzynka. 208 golda z dużej skrzynki. No to chyba jest na chwilę obecną rekord. Big Box. 447? Co tak mało? Kolejna duża skrzynia. 170. 4 golda. Duża skrzynka. 221 golda. Ładnie, ładnie. 80 z małej skrzyneczki. Kolejny Mega Box, a z niego 570 golda. Duża skrzynia. Lecimy dalej. Kolejna skrzyneczka. 65 golda tylko. Ale czegoś jest... Co? 96 golda z dużej skrzynki. Skam. Totalny skam. 145. Jak tu poleci mniej niż 100, to nie wierzę. 252. No i takie duże skrzynki powinny być, a nie jakieś tam skamerskie. 497, ale to Mega Box. No dobra. Ile mamy w ogóle golda? Ja nawet tego nie sprawdzam. Cofnijmy się. Cofnijmy się. 14 tysięcy, moi drodzy państwo. Chyba nawet jak otworzę wszystkie skrzynki z tego karnetu, to nie uda mi się tego uzbierać. No ale... No dobra, 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 dobra. 25 tysięcy golda. To jest naprawdę sporo. 600. Tutaj ładnie posypało. 64. A, ale to była mała skrzynka. Dobra, myślałem, że duża. Powiem wam, że długi ten opening. Myślałem, że to szybciej nam pójdzie. A tutaj jest klikania, klikania. Dobra, 300 golda. Duża skrzynia. 500 gold. Aha, dobra, myślałem, że z dużej skrzynki poleciało tyle. Przedmiot podwaja żetonów. Te podwajacze są spoko. Dobra, no i jak widzicie, no nie udało nam się uzbierać tylu golda. Mamy 17 tysięcy golda. Potrzebujemy jeszcze niecałe 7 tysięcy coś. No dobra, miejmy nadzieję, że nam się uda. Poprzedni sezon. Zostało nam 20 dużych skrzynek. Będziemy tutaj tak trochę szybciej skipowali, bo tutaj nie ma czasu. Oj, chyba nie będzie. Chyba będzie trzeba jeszcze golda dokupić. Naprawdę? Dobra, otwieramy wszystkie. Bardzo mało się sobie po 100, to jest tylko golda. Jeden token podwaja, czy raczej token doubler. No jeszcze jedna skrzynka i, moi drodzy państwo, 130 golda i BUM! 202 golda na koniec i mamy 20902, naprawdę? Ale tutaj chyba coś mogę jeszcze z tego zrobić, co? Ale jeszcze mamy skrzynki z oleju pucharków, że 16 tysięcy, kurde. Czy otworzę, czy starczy? Sprawdźmy w sklepie, ile kosztuje gold lepiej. Nie no, totalnie się nie opłaca kupować golda, moi kochani, totalnie się nie opłaca. Lepiej wziąć i tworzyć skrzynki. Dobra, big box, 500. 115. 500. 600. 200. 400. 500. 200. No i no niestety. Nie no, nie wierzę, zabrakło. Zabrakło 749? Nie no, to... Nie no, to jest skam w biały dzień. To jest skam w biały dzień, moi drodzy. Kupujemy golda za 50 gemów. Wal mnie to. Tak jest, moi drodzy. Mamy w końcu 25 tysięcy golda. Po otwarciu wszystkich skrzynek. Nie no, za to musicie zostawić 25 tysięcy łapek. Serio, bo następnym razem tego nie zrobię. Kupujemy. Mamy to. Pierwszy złoty skin na moim koncie. Złota MZ. Nice. Spójrzcie tylko na to. Mam 4 skiny do MZ. Zwykła, studentka, złota oraz srebrna. Okej, okay, wybieramy oczywiście złotą. Nie no, to wygląda przecudownie po prostu. I zagrajmy sobie. Jest. Igrzyska mocy w duo. Let's go. Jazda z tematem, moi kochani. Miejmy nadzieję, że dobierze nam jakiegoś normalnego gracza, a jest z nim Bordo Berel. Okej, okay. Panie Bordo Berel, proszę grać normalnie jak człowiek. Wziął pan szelkę na taką mapę, która jest dosyć otwarta i będzie pewnie przypał totalny. No ale dobra, dobra, sprawdźmy, co tu się będzie działo. Jest jakiś Leonidas. Powiem wam, że tutaj się w tej gierce nic nie dzieje na chwilę obecną. Ale dobra, dawaj Bordo do mnie, do krzaka. No my niestety nie mamy szans z osobami na daleki dystans. Szelka jakaś, Bordo, dobra, wyjaśniasz go. Kolejna szelka z przodu. Obija, obija nas i to dobrze nas obija. Odejdź, 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 odejdź. Uciekamy, leży ona. Jakiś brok ją ściągnął, nie, ja ją ściągnąłem, dobra. Więc nawet fajnie to wyszło, powiem wam. Jeju, jak mi się ciężko gra, nie grałem tyle czasu.
Nie no, nie możemy tego Spike'a podjeżdżać, bo nie damy rady. Ten Spike, zanim my do niego dojdziemy, to nas obije do zera. Cztery drużyny w grze. Kto jest w nim w drużynie? Bo ja nie wiem, Szelka jakaś. Drętwa. Dobra, zbieraj to, Bordo. Chowaj się w krzaki. Koks totalny, Bordo. Jestem wkurzoną MZ. Złotą wkurzoną MZ. Szelka na piątym, ale daleko bije z Kubana. Ale ten Leon przecież... To jest klon jego! Trzeba uciekać. Dobra, Faral, chowaj się na chwilę obecną. Dobra, wielkie starcie. Showdown, showdown. Sandy kontra Faral kontra Bordo Barrel. Nie no. Uciekamy. Z kim on jest? Z Brokiem. Dobra, Brok leży. S sunia. Muszę się cofnąć. Ale ta MC jest wolna. Po prostu nawet nie wiedziałem, że ona jest aż taka wolna. Dobra, będę smutny tutaj. Dawno po prostu MC nie grałem. Dobra, spam w tą Sandy. Co? Dobra, gdzie on jest? Chodź tu! Dobra, Broka do tego, do strefy. Bomba, leży, nice, Bordo. Pięknie, o to chodziło. Udało nam się wygrać meczyk EMS, no to teraz zagrajmy Bu. Udało nam się rozblokować dzisiaj nowy gadżet do Blue, który nazywa się zapalnik naciągowy i sprawdźmy, na czym on polega. Wziąłem sobie Star Power, dzięki któremu więcej widzę w krzakach. Wiecie, ten Star Power na tą mapę jest... o kurcze, Bu. Wręcz wskazany. Dobra, on ucieka, będzie po jednym Power Cube'sie. Dobra, mam Power Cube'a. Co ten chłop myślał, że mnie tak trafi? Dobra, raz mnie uderzył, to prawda, no ale... Chłopie, ja jestem lepszym łucznikiem, ja mam Electric Arrow, a ty jakie masz? Zwykłe, jakieś bursty tylko. Ja mam Electric. Mówi ci to coś, chłopie? Pioruny zawsze wygrywają z ogniem. Dobra. Nie wiem, czy się z nim ganiać, czy też nie. O nie, ból na ósmym z ultem? Czy mi się po prostu to wydaje? Aha, ja myślę, że mi co, tak odetnie drogę, tak? Elo, byku. Dobra, tu prawie mnie porobił. 260 HP. Dobra. Ja tu chłopa opluwam. Totalnie ból w niego wjeżdża, uciekam! Uciekłem. Czy on zginie? Na razie nie widzę, żeby kogoś pokonał ból. Chyba uciekł mu. Mam jednego tylko Power Cubesa na taką wielką... Dobra, zabił go. Na taką wielką mapę jeden Power Cubes to jest słaby wynik, bardzo słaby wynik. No i nie trafiam w ogóle w bóla, nie? Nie potrafię trafić w bóla? O! Dobra, miny, bomba, wysadzam je z daleka! Prawie porobiłem tego bóla na 10, co? Widzieliście to? Dobra, odcinam tutaj drogę mu. No, ja muszę go znaleźć, nie? Dobra, widzę go. Muszę go obić, żeby on nie mógł się leczyć. Dobra, on jest tam w krzakach. Nie no, tu będzie przypał totalny przecież. Dobra, jest git, Rose'a, wal go na łeb! Walka na łeb, Rose'a! Walka na łeb! Walka z bólem na dyszce! Wysadzam! Obijam go! Na dystans! Robisz go, Farel! Robisz go, Farel! Niestety nie! Drugie miejsce, ale i tak spoko meczyk moim zdaniem. Nice. Jak widzicie, moi kochani, udało nam się odblokować nowy złoty skin do EMS. Teraz będę polował na kolejny złoty skin. Udało nam się odblokować nowy gadżet. Jestem generalnie zadowolony. Jeżeli wam się podobało, oczywiście zostawcie pod tym filmem 25 tysięcy łapek w górę i z pewnością kupię kolejny nowy skin niebawem. Ja już się z wami żegnam. Nie zapomnijcie wpisać kodu Farel w sklepie Brawl Stars. Trzymajcie się. Cześć!